Nie wiem, coś Nikt tego. nie tepa na tą regalny. Ej, co się dzieje? Co? O, przebija! Słoneczko, moi drodzy, z tej strony, ja, czyli Zombiaczek, witam z kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was, moi drodzy, odcinek z oszusta na gildii. Kiedyś nagrałem taki odcinek z oszusta na gildii, on się bardzo, bardzo fajnie przyjął, więc po prostu stwierdziłem, że nagram jeszcze raz coś takiego. Znalazłem sobie, moi drodzy, gildię na Dragonie, dołączyłem do nich na Discorda. Zresztą, co ja wam będę mówił, zobaczycie resztę w odcinku. Oglądajcie odcinek do końca, bo myślę, że naprawdę wyszedł dosyć śmiesznie i warto go oglądać do końca. Zostawcie dać subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Jeśli pod tym odcinkiem wbijecie 1000 lajków, to nagram dla was, moi drodzy, kolejny taki odcinek z oszusta na jakieś gildii po prostu. Więc moi drodzy, pamiętajcie, sub, łapkę w górę i dzwoneczek. Moi drodzy, również pamiętajcie o tym, że z kodem Zombiaczek możecie kupić produkty Genesis 10% taniej. Tak, 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 10% taniej. Co jest dość dużą zniżką, więc myślę, że po prostu warto. No dobra, ja was nie przedłużam, zapraszam, moi drodzy, do oglądania. Trzymajcie się, na razie i życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku, pozdro. Dobra, moi drodzy, napisałem sobie elegancko na czacie, że szukam gildii. Zobaczcie, strasznie dużo osób tutaj do mnie napisało. Tutaj Bunio do mnie napisał, Reperek, napisałem do niego, czy ma TeamSpeak, napisałem, że ma mocną siostrę, chcę kogoś po prostu znaleźć, kto będzie miał TeamSpeaka. Tutaj Krycha do mnie napisał, więc moi drodzy, jakieś gildie chcą mi tutaj dodać do siebie, ale po prostu spróbujemy znaleźć kogoś, kto będzie miał TeamSpeaka i będzie chciał wbić na TeamSpeak Dragona, bo na inne TeamSpeaki po prostu nie chce wbijać, więc może się uda coś ogarnąć, więc dalszy proces szósta właśnie będzie za chwilę trwa. Dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj już znalazłem osobę, a jest to gildia, moi drodzy, Lecek, która mi właśnie wysyła Discorda. Ja sobie na tego Discorda elegancko po prostu tutaj dołączę. Okej, okay, to jest gildia Lece. Jestem na max 3. O, siemanko. Siemanko. No siema. Ty, Zombiaczek, co? Ja nie wierzyłem. Co jest? No nie, no bo chłopaki, ja szukam gildii. Ja myślałem, że to jakiś fake jest. No nie, znaczy... Ja tak samo. Nie, no jestem fejkiem, ja po prostu gildii szukam, żeby sobie pograć, bo lider mojej gildii mnie wyrzucił, nie? No. A to dawaj. To mógłbym to do was... zaproś go, Ber. Ale to mógłbym do was do tej gildii, czy nie? Zaprosić go? A, możesz, tak. Możesz, zaprosiłem cię. To wy macie tak gildii, ale lecę, się tak? Jaram, tak. Ty nie jaraj się, stary, bo się zjarasz i padniesz na ziemię. To czekaj. Ej, pakuj. Ty tylko nas nie zabij, dobra? No dobra, ja ci już kopię. Pokój i kopiasz? A, pokój ci już wykopałem. Jak to się tam... Już masz pokój, gildan, proszę. Tak szybko? Tak, co? Jak to? Co? To chyba sobie pokój robiłeś, stary. Ani mi. Cicho. Nic takiego nie było. Co za chłop? Czekaj, a to czekaj, tutaj. O, aj, patrz, nie zaliczyło mi łoterka. O kurczaki, dobra. Dobra, jestem, nie miałem dźwięku z Minecrafta, nie wiem dlaczego. Dobra, jestem tutaj na dole. O, tu są chyba słoniarki, wiesz? Czekaj, aha, i tutaj dla mnie, a ja mogę. Mam permisję? Mogę budować? Nie, nie mogę. Daj, nie, mogę ci dać zaraz. A dasz mi do wszystkiego permisję? Żebym był takim tym zastępcą? Wiesz, że mogę wyrzucać z gildii, dodawać, dobra, banować, wiesz co, nie? Coś takiego eleganckiego. A ja w ogóle mam mało itemów, bo ja mam buty, spodnie i złote buty. Nie wiem, po co mi są te złote buty, kurde, w sumie. O, takie coś mam, patrz, Krycha. Mało itemów? Co mi to daje? Patrz, co mi to daje, te złote buty? To, że na przykład jak ktoś cię tepnie na frega, a nie sądzę, że możesz się do niego tepnie. Na przykład wnuczki jak ci tepnie, a jak jesteś bardziej wnucz. A nie, o co? Ale donate! Co ty za donatecik? Dzięki, wariacie, ale ja nie ten. Ja nie potrzebuję emeraldów, ja mam ogólnie, ja jeżdżę Lambo, jeżdżę Lambo, klocków Lego, ale ja mam w sklepie 81 zł i 16 groszy, więc jestem bogaty ogólnie, ale dziękuję za te emeraldy, bo to naprawdę mi się przyda. Ja jesteś biedny, ty masz, sprzedaj sobie mnie bogaty. Kurde, mam włączone. Ja ci daję uprawnienia. Chciałem go sklepać. To perły, perły dla mnie? O kurde, a kto tam jest Oli? A Oli co robi na dole? Dałem ci uprawnienia. Siema, Oli. Ja muszę... Co robisz? A masz fajnego spoka skina. Co masz za skina, stary? Takiego. Pokaż, patrz. No nie, pokaż, ja też one sobie coś zaufał mi. Ha, co to jest za skin? Ej, ja skądś to jest pan Dziobak? Coś, nie, tak? Kogo to jest? No, coś takiego. No, coś takiego, nie? Kurde. Kiedyś miałem podobnego skina. Jakby mały. A ile masz się lat ogólnie? Ja 14. Ja 11. Ja 12. What? Ja mam 14. A to wy się znacie jakoś ze szkoły, czy tak po prostu gracie sobie Minecrafta? Gramy. Ja grałam się w Minecrafta. Do gildii dołączyłem. A dopiero dzisiaj? Ue, to wy to jakoś... A to wy młode koty jesteście, to wy tu macie taką, wiecie, gildię jakąś taką małą. Znaczy małą, no ile was jest gildii? Ile was? Razem ze mną nas będzie w gildii, raz, dwa... Chwila, bo ja mam dwójkę z matematyki. Sześciu nas w gildii będzie. Dobra, czekajcie, ja idę zobaczyć wasz kuboj, co wy tu macie? Czekajcie, postawiłbym mi jakieś TNT, kurde, tylko... Nie wiem, czy mogę stawiać TNT, moi drodzy. Mamy regalnie Maltiego. Regalnie Maltiego? To. Dobra. Aha, okej. Mogę ty rzucić, jak chcesz.
Tinti, zajebiście, to mi to wszystkie permisje. Dobra, to pokaż to fragalnie, Matej, jest... stary. To depaj. A jaki masz nick? To te. Vermo Cox. Podoba. Vermo Cox, dobra. Ta. Przez dwa o, dobra, to tepnę chyba do ciebie. Tylko mnie nie zabij w nogach albo w czymś, nie? Nie, nie zabiję, tapułem cię tutaj do góry. Okay. Aha, okej, okay. I co, i to macie w fragalnie Maltixona? Tak. A pokaż. Dawaj, spróbuj mnie zrzucić. Za czym czy działa fragalnie Maltixona? Włącz pipi. Daj, włącz pipi, spróbujemy się zrzucić, dawaj. No, dobra. Okay. Włączyłeś? Tak. Dobra. Łe, a ja nie mam makra włączonego. Dobra, i co? I tutaj tak zrzucasz? No tak, tak. Dwa zrzuciłem. Patrz, o tu. Patrz, o tutaj tak. O, to nice. Ej, to czekaj. A, się... a bo ja, tam są nitki na dole, czy można zrobić... Dobra, spróbuję zrobić water skilla. Czy nie zrobię waterka? Łe. Nie zrobisz. Dobra, nie zrobię water skilla. Nie, no zrobiłbym water skilla, co mnie kłamałeś. A to co macie? A to jakieś zejście z jakiejś drobnej... Czekaj. Łe, o, tak, tak. Ale wy to zaj... A nie mam uprawnienia, żeby otwierać skrzynki, chłop. Kto zginął? Kto zginął? Kto zginął? Kto zginął? Ej, bo ja nie mogę otwierać skrzynek, tego chłopaki. Nie było. A chciałem zobaczyć, co w skrzynkach macie bogatego. O, już mogę. A, to biedni ma... Łe, i to, co macie z typów? Ciapaty ma... Ciapaty a, tutaj z typów itemy. Itemy z typów padają. Azola, szynczyl. Że jak ktoś spadnie i się zabije, to mam cały ekwipunek wypełniony tych emet. I tylko ja bierzemy, a te osoby to tam będą. A itemy z typu wpadają. Ej, czemu nie dostajesz hita ze Śnieżki? Bo tam bo... pisze ile masz AP. Ale to jak cię rzucam ze Śnieżki, to ci nie zabiera damage'a? Zabiera, tylko nie ma PvP. Poczekajcie, PvP włączyli. Ej, ty mi dasz dostęp do PvP, stary. Lol. No? O, dzięki. Kurde, że masz tak i ufasz? Ja ci stary, jestem w szoku, bo ja sam sobie nie ufam ogólnie. Ej, myślę, że Maltixona zabiliście, okay. a to jakoś podruba Maltixona. A on nam chciał tutaj przebić coś, zniszczył nam trochę. Aha, ale ten... zabiliśmy. A, ten Antogames, dobra. Dobra, to chłopaki, to ja sobie idę na awka chyba coś pokopać, nie? Bo ja mam mało itemów, znaczy dostęp tutaj pełny emeraldów od Krychy, bardzo Krycha, dziękuję. No. Nie ma za co. Dobra, ej, a tu macie, bo tu macie te dobierki, nie? Czy co, aha, wy poszliście. A, dobierki. O. Okej, okay. Ej, ukradłem ci jedną. Tam dobierki są na dole, tam nic ciekawego nie ma. Ja nie mam, moi drodzy, do setów klapy. Krycha, masz te? Wezmę, może się nie skapną, bo chyba raczej się tu z nikim nie kapać, nie będą te chłopy. No dobra, to ja się chłopaki mutuję i idę ten, pokopać sobie, czy coś zrobię z jakąś tam stoniarkę od góry, nie? Że no spoko. My idziemy na fragalnię, my pójdziemy sobie na fragalnię. Dobra, dobra. Mówimy te pas typów jakiś. A, okej, dobra, to chill out. Dobra, to się mutuję. O, dobra, zmutowałem się, moi drodzy, na Discordzie. Ogólnie wam powiem, że chłopak się wydaje mega sympatyczny, jest mi mega szkoda giga zrobić oszusta, ale chciałbym coś im tutaj ukraść, wiecie co? Kurde, gdzieś może TNT jedno posadzimy. Tylko weźcie co, bo oni ja im powiedziałem, że idę pokopać, więc pójdziemy sobie na bazę. Jesteśmy, moi drodzy, przy moim tutaj pseudo pokoju, który mam po prostu zbudować, więc moi drodzy, spróbujmy sobie zeskoczyć na dół. Okej, okay, waterek się udał, także elegancko. Tu jest mój pseudopokój, widzowie, który mam po prostu mieć. Ja ten pokój spróbuję jakoś zafejkować, tylko ja nie wiem, czy ja mam, moi drodzy, jakiś obsydian, czy coś takiego. No niestety nie ma żadnego obsydianu. O, ja tutaj mam sety. To spoko, jak mam tutaj sety, to elegancko. Spróbuję sobie zrobić to jakoś z drewna, żeby oni myśleli naprawdę, że ja tu robię jakieś, wiecie, kuboj, czy coś takiego, że buduję ten sobie po prostu pokój. A tak naprawdę ja, moi drodzy, w tym miejscu, gdzie robię ten pokój, postawię im po prostu TNT, żeby można było to wysadzić. Czekajcie, zróbmy sobie ten pokój. Kurde, właśnie powiem, że chłopaki mi mega zaufały, no bo wiecie, jestem, nagrywam i jednak gdzieś to ludzie mają do mnie zaufanie, że wiecie, że chcę naprawdę sobie pograć z widzami, tym bardziej, że sam mam gildię z widzami. Dobra, potrzebuję, moi drodzy, coś takiego jak szybszy kill-off, tylko nie wiem, czy mam szóstkę. A nie, to jest szóstka, dobra. A weźmy, moi drodzy, teraz po prostu rozkopmy sobie tutaj trochę tego obsydianu i postawmy jakieś TNT. Patrzcie, moi drodzy, to znalazłem serce ich gildii, tutaj trochę przekopałem z minutkę. Znalazłem serce ich gildii, ale niestety nie mam dostępu do sejfu gildii, kurczę. Chciałbym zobaczyć, co chłopaki mają w sejfie gildii. Ja zobaczę, czy oni zabrali permisję. Nie, nie zabrali mi. Teraz jest ono... Aha. Dobra, wiecie co, nie zabrali mi oni permisji do bicia się tutaj, włączania PvP, ale niestety nie mam dostępu do sejfu gildii. Myślałem, że wiecie, bo w sejfie gildii zazwyczaj ludzie mają jakieś fajne itemaski i takie inne po prostu rzeczy, ale niestety, no nie mam jak do tego tutaj
mieć dostępu. No dobra, ale rozkopmy sobie, moi drodzy, trochę tych kratek tutaj i spróbujmy coś ciekawego tutaj może znaleźć, jakiś pokój. Wiecie co, ja sobie, moi drodzy, zrobię coś takiego i spróbuję jakiś pokój znaleźć, tylko nie wiem, czy oni tu mają jakieś pokoje w ogóle. Oni nie mają pokoi, kurczę. Oni z tego, co mi mówili przed chwilą, to oni w ogóle wszyscy kopią na sal, bo ja pytałem, jak oni kopią. Oni, że oni tylko na sal kopią, ogólnie nie kopią żadnych emeraldów i takich innych rzeczy. I temki tak naprawdę chyba mają to tylko po prostu te, które mieli właśnie... które mieli właśnie w tym safe roomie, znaczy tam na tej fragalni Malkiego, co oni mówili, że tam mają. Dobra, wiecie co, patrzcie to. Mam tutaj, moi drodzy, taką fajną rzecz, jak TNT i sobie po prostu je rozstawimy. TNT ogólnie nie mam dużo, ale mam, moi drodzy, coś takiego jak sklep i tam mogę po prostu sobie kupić TNT. Martwi się tylko tym, że oni mogą się po prostu skapać. O Jezu, jakiś intruz do nas wkroczył na terenki. O Jezus, Jezus, Jezus Maria, czekajcie, żeby oni nie widzieli tutaj od góry tego. TNT nie widział chłop. Ja pierdzielę, jakbym zobaczył TNT gościu, to byłby niezły przypał. Czekajcie, sklepy, moi drodzy. Ogólnie ja wam nie powiedziałem, widzowie, ale chłopom, tym ziomeczkom, na których robię szósta, ja na koniec dam im prezent, jakieś bacony i coś takiego, żeby chłopaki tutaj się nie czuły, wiecie, jakoś smutno, że im rozwaliłem kubo i coś takiego, dam im jakieś pełne emeraldów i takich innych rzeczy. Dobra, moi drodzy, więc kopmy sobie to elegancko i po prostu trochę tutaj TNT porozstawiam, więc wrócę do was z odcineczkiem, jak już tego TNT trochę postawię. Dobra, moi drodzy, ja tutaj ogarnąłem, moi drodzy, oni mnie zawołali na Discorda, bo gościu, moi drodzy, tutaj no, ma skrzynki na dole i on tego nie widział, nie skapnął się, że tutaj jest TNT, więc bo kurde, zawołali mnie na tej spika, że co się dzieje. Nie nagrałem tego, bo tak wiecie, mówię, dobra, od razu wbiję jako przykładowy tutaj członek gildii, ale dowiedziałem się, że gość ma tam po prostu skrzynki na dole, pełne emeraldów, więc nie będę tam dawał niżej TNT, ale stwierdziłem, że dam tego TNT po prostu wyżej. Pójdziemy z tym TNT po prostu wyżej, a nie niżej, żeby nie było takiej czystej hamówy. O kurde, tu też jest, moi drodzy, niestety jakaś taka dziura. Nie podoba mi się trochę to za bardzo, ale wiecie co, bo tam jest klepa do góry. O kurcze. O ja pierdzielę, widzowie. Nie wierzę w to. Cholera jasna, nie wierzę w to po prostu. Mamy przypał! Mamy, moi drodzy, przypał! Ja pierdzielę! Nie, 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 to... Nie. Oni się tu wbili? Co tu się dzieje? Ja pierdzielę, dobra, oby się tu wbiły! Nie, ja mam akurat polnego spiratu, dobra, żeby nie było! Co jest? Panie chłopowi w ogóle padł, padł! Dobra, zabiję typeczka! Co tu się w ogóle dzieje, widzowie? Jaki fail po prostu! Nie, co to za gildia Sef? Ale mi zepsuli oszusta! No nie wierzę w to po prostu, ale oni zginą tu chyba, bo chłopaki się tu od razu wbiły. Co on robi, ten gościu tu w ogóle? Rzuca te rzucaki? No co za... Kurczę, skubaniec mi... Moi drodzy, popsuł cały plan na oszusta! Ja pierdzielę, to wszystko TNT zdążyłem zebrać. Gościu, gin! Gin, paruwo! Paruwo, ty musisz zginąć, chłopie! Wszystko popsułeś, cały mój misterny plan, jeszcze nie mam makra w ogóle odpalonego. Bo mówię, dobra, nie będę odpalał makra. Dobra, jest to koksa. A ja widzę w klikaniu w myszkę, to jestem taki słaby trochę. Czekajcie, muszę teraz stąd wyjść, tylko TNT jest odpalone, co mi się nie podoba za bardzo. Dobra, oni go chlepią, niech chłopaki go zabiją, nie będę im kradł tutaj killa. Albo, dobra, pomogę im trochę killnąć tego typa, żebym coś szybciej patrzę. Dobra, spadam niestety na dół, więc nie pomogę im. Dobra, chyba go skillnęli już, co? Czy jeszcze nie? Nie, jeszcze go nie killnęli, on nam do mnie spada. Dobra, okej, dostałem asystę, więc całkiem spoko. No, niezły fail, widzowie, niezły fail wyszedł, że oni się tutaj chłopy wbiły na nas. Ja pierdzielę, masakra po prostu, tam się te TNT udało zebrać i dobrze, że się nie skapnęli. No, będę musiał te TNT po prostu jeszcze raz, zaraz rozłożyć, no kurde. Chcę nagrać o 6 raz na rok i jeszcze mi takie faile wychodzą, no dobra. Zaraz to TNT porozkładam i widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj trochę TNT już rozłożyłem. Gadałem z chłopakami tutaj na kanale. Oni gdzieś, moi drodzy, sobie budują... Zombiaczka się nie spodziewali. No, a ja tutaj tak na dole byłem i oni się do mnie wbili na łeb, nie? Ja sobie tutaj jakby co na dole od tego. Ja sobie na dole tutaj... Ja sobie w ogóle to nagrałem, jak oni mnie klepali. Będzie na odcinek, jak mnie ten klepali. Ja sobie to tutaj... chodźcie na tą fragalnię. A dobra, no to idźcie wy na fragalnię, ja się mutuję i sobie coś do końca zbuduję, nie? Dobra, my myśleliśmy, że... Dobra, coś tam powiedzieli, ale kurde...
coś tam powiedzieli chłopaki, ale dobra, coś tam powiedzieli chłopaki, że coś tam myśleliśmy, nie wiem co, może myśleć, że nas przebijają od dołu czy coś, ale dobra, spróbujmy moi drodzy tak jak planowałem zrobić, czyli po prostu rozłóżmy to TNT tutaj, tam mi się wydawało, czy Nick zeskoczył, nie wiem, albo miałem jakieś złudzenie widzowi, albo tam po prostu ktoś zeskoczył na dół, dobra, weźmy sobie to po prostu na dół, zbudujmy, weźmy sobie to po prostu widzowie, zbudujmy do góry, elegancko, cyk. Moi drodzy, doszedłem do 49 poziomu i niestety mi się skończyło TNT, ale mam do wzięcia kit, moi drodzy, więc wezmę jeszcze tego kita i w ogóle tak mi się przypomniało, że ja w ogóle nie mam zapalniczki, moi drodzy, do odpalenia tego, ale odpalę to chyba po prostu rzucakiem. Dobra, moi drodzy, odmutuj się teraz na Discordzie i wysadzimy to. Dobra, chłopaki, a ja jeszcze sobie zrobię ten. Wróciłem. No, spoko, spoko. Wiem, coś tego. Nikt nie tepa na tą regalny. Oj, co się dzieje? Co? O, przebija! Ej, kurde, ej, do pokoju, armatką gdzieś się wbijają. Idę na bazę. Tak? No, szybko. Ja idę na bazę. Proszę, pipi. Oj, pójdę na bazę, proszę, bez setów sam. No nie, no, znów przebijają. Znowu razy na się przebijają. Ile samochód spadło? Gdzie? Ktoś klepie. To was klepie. Nie, oszust! Nie, oszust! Dobra, dawajcie go, dawajcie go. Co zrobił szósta? Zombiaczek! Ej, to jest jakiś Matux! Matux was jakiś zabił! Patrz! Ej, to jest Matux, zobacz! Nie, zombiaczek zabił! Nie, no chłop tutaj się wbił, ten Matux! Jezu, znowu on! A, on to, się wbił! To jest, o nie, no Matux! To jest ten typ, co tutaj był! Ja myślałem, że to ty mnie zabiłeś! A w ogóle jeszcze ten bazy i Oli seta ściągnął! Co ty Oli zrobiłeś? Dlaczego on cię klepaty seta ściągnąłeś? Chyba z drugiego miałem i chciałem zmienić, bo tamten był nawet wyczerpany. Ja wierdzielę. Dobra, dawajcie! Są tu, kurde, a ja nie mam makro odpalnego. Ej, wbił się do żuwika! Mam żuwika typa! Dawajcie go! Ja też nie mam! Lepiej go w żuwiku! Mam cwela w żuwiku, dawajcie! Dawaj, dokończcie się! Oli, nie, zginiesz! Nie szkodzi! Oli, co ty robisz, stary? Oli, nie! Ty jesteś fighter bez seta, chłopie! Co ty robisz, gościu? Ja pierdzielę! Ale tak mało punktów mam, że... Aha, ty się logujesz. Ej, to przynieś mi koksy, stary. Dobra. Ja nie mam makro odpalnego. Tylko jak zginę, to ten. To czekaj, stój, dać? No to stój, stary. Ora, ja zlizałem też. Weź koksy, weź koksy i rzuć mi, weź się załoguj i w narożnik mi gdzieś rzuć koksy albo coś. No dobra. Dawaj, chodź szybko, bo chłop ucieka do góry. Dawaj, szybko, chodź na bazę, bazę. Dawaj, szybko rzucaj. Masz. Dobra. Mam go. Daj go. Klepię go. No. Zajebiście. Jazda z Felixem. On już jest bez tych. Ej, Veno, uważaj. Pomagam. Dobra, dawaj, klepiemy go. Dobra, nice. Ja. Oli. Nie. Ja wiedziałem, że to typek jest, sorry. Vermo robi oszusta, co ty Vermo robisz? Dlaczego ty Vermo robisz oszusta? Sorry, ja nie chciałem. Ja myślałem, że to jest typek. Dlaczego ty Vermo robisz oszusta? Chłopca bez seta na bazie. A tutaj ktoś jest? Gdzie? Tu ktoś chyba jeszcze jest. Ja tu się schowałem. Jezu! Ja tu jestem schowany. O, super, bez koksów przyszedłem. Zobiaczek robi oszusta. Dawaj go. Klepię go. Oszusta? No, zabił mnie. Ja pierdzielę. Nie mam tego, o, wreszcie mam. Daj go. Dobra, idę na bazę. Ale to nie jestem ja, ktoś się na konto włamał ogólnie. Ja pierdzielę, ja nie wiem, co mogę do ciebie. Tak? Co? On cały z tego seta tak bił. A ten cały seta? Jeszcze ktoś mi się na konto włamał. To nie ja. No właśnie, to intruz jest, to nie ja. Ej, bania mi pada. Kurde, bania. Oli, co jest seta mnie klepie. Ja pierdzielę. Dobra, no. Klepie! Znaczy nie klepie, to ktoś inny. O nie! Kto tu jest? Krycha, co no, jest? Debilu! Czek na jednego? Co to ma być? Dobra, ja seta zmieniłem. Paliwy go! No nie! Dobra.
Nessa! Dobra, jasno z tym Frixem. No nie! To jest oszust! Jezu! To jest oszust, S! Super. Ja jeszcze tam nie przychodzę, bo tak krzaki tak. Dobra, dawaj go bez seta. Nie zniknie dalej! Ale pójdziesz jak ty nie giniesz? Co? Jak jest nieśmiertelny! On jest nieśmiertelny, no! Ja pierdzielę, jak... Bania ci padła, kurde, gij, Frixie! Ja nie dobra, no. Nara ucieka stąd perłami, to był oszust, chłopaki. To był oszust, Essa. Nie! Czemu ty tak jesteś? Jaki jestem? No ty, mnie! Kto mnie tycha? Nic nie zrobiłem. Wcale. Dobra, ej, chłopaki, bo to był oszust. Wiecie co, ja nie lubię tak robić oszusta na gildiach, ale wiecie, to pod odcinki, wiecie, jakie to jest życie, nie? Męczące. Chłopaki, ja wam dam prezent, dobra? Żeście się nie obrazili i grali, kurde. Ja wiem, że wam wysadziłem trochę kuboid. Dobra. To, nie wiem, chodźcie, nie wiem, chodźcie gdzieś tutaj na bazę po prostu. Dobra. Czekam, cały ten najkół. I podzielę się każdemu z was, dam po prostu jakieś tutaj rzeczy. Dobra, chodź Oli pierwszy do mnie. Znaczy, bo Oli albo Krycha, dobra, to Krycha, łap pierwszy, stary. Łap 5 baconów, chłopie. Co? Oli też, trzymaj chłopie, ty masz 6 baconów, bo ty w ogóle nie wiem, co ty zrobiłeś, stary. A jeszcze był trzeci, o, Verbo, masz też wariacie, trzymaj byczku, też trzymaj 6 baconów, chłopie. Proszę bardzo. Dzięki. Ja tutaj, przez to, że wam wysadziłem... Ja najmniej dostałem, no. Macie tutaj tego, macie tu jeszcze chłopaki... Pozdrój ty. Macie tu jeszcze chłopaki... Ja pamiętam te i siebie. Dobra, ja opuszczam gildię, więc chłopaki, to był oszust i dziękuję za oglądanie, pozdro.